Dzień dobry Państwu, w Agrosferze wita Janusz Suszyna. Proszę Państwa, żniwa. W związku z tym, z tymi żniwami spotykamy się na miejscu zbioru pszenicy. Witam, Marek Zdonek, Sobótka, powiat opatowski. Witamy Panie Marku. Gmina Ożarów, witam. Gmina Ożarów, tak jest. Panie Marku, ten rok jest dziwny, może przecudny, tutaj można powiedzieć w tej okolicy, w związku z takie, a nie inne zdarzenia. Ale ten rok nas dotknął tymi anomaliami różnymi klimatycznymi. Wiosną mieliśmy przymrozki, w zasadzie można powiedzieć, że prawie mrozy i na początku jeszcze maja. Później mieliśmy dotkliwe dosyć susze. No, później były również i przekropne deszcze, ale były wichury rzadko spotykane w sumie w tym terenie. Jak te anomalia pogodowe dotknęły zbóż, dotknęły pszenicy, bo tu mamy przede wszystkim rejon z ziemiami tak zwanymi pszenno-buraczanymi, więc przede wszystkim dominują tu pszenice, no ale jest jęczmień, gdzieś tam owis się ewentualnie pojawia, gdzieś tam jeszcze proso jest. Jak te anomalia wpłynęły na zbiory, na wegetację, no i prawdopodobnie na finalny plon tych zbóż? Według mnie to na oziminy to może bardzo nie. Nie wpłynęło. Na oziminy to bardziej tak te burze, huragany, ulewne deszcze, bo to było jak widać. Chociaż te burze, huragany tutaj troszeczkę powaliły, jak widać. Tu jest zaniżenie terenowe, tak. Ale to i tak nie jest w sumie strata wielka i myślę, że trzeba to zawdzięczać nowym odmianom, które mają w sobie gen karłowatości, a poza tym chyba pan też i stosował antywylegacz. Tak, stosowany był antywylegacz. Dlatego to powalenie to nie jest w sumie takie drastyczne, poza tym jest to do podebrania przez kombajn, nie? Tak. Jak widać, no, próbuje się to podebrać. Może nie w każdym miejscu, ale no, w większości się podbierze. Natomiast. A jak te susze wiosenne? Wracając do tych anomalii pogodowych, uważam, że one bardziej się odbiły na zbożach jarych. Ja siałem, bo ja sieję owiec dla koni, bo mam konie, no jak ci wiadomo. I jednak no, owiec odczuł i przymrozki wiosenne, i susza. To jednak to się odbiło, już nie jest ten plon, który powinien być. Natomiast na pszenicach, jak widać, no nie ma tu biedy. Idzie przeżyć z tą pszenicą. Jeszcze oby cena była jeszcze taka względna. Czy co, koni będzie ograniczenie, czy dokupienie raczej owsa? Znaczy się, planuje się utrzymanie tego stada, co jest. Ewentualnie, jak będzie trzeba, to się sprzeda pszenicę, kupi się owiec. No tak. A jak te deszcze wpłynęły i ostatnie teraz, bo były okresy przekropnych deszczy, jak to wpłynęły na plonowanie? Miał jakiś wpływ na plonowanie zbóż? No, w czasie rozwoju rośliny, jak kłosa formowała, ziarno formowała, deszcz jest obowiązkowy, żeby była wilgoć. Natomiast później, no ja myślę, że to wiele tutaj nie narobiło u nas szkody. U nas to obeszło się tak łaskawie, bo deszcz poszedł, no słońce wyschło i łaskawie to wszystko poszło. Są tereny, gdzie bardzo skrzywdziło rolników. A okres pylenia i zapłodnienia ziarna to gdzieś około połowy czerwca zwykle wypada. Raczej były wtedy korzystne warunki, tak. Nie było problemu, nie żeby było. Zagniwał, później kłos nie był zapylony, nie. Było wszystko w miarę było, tylko że było trochę przysucho. Ta susza jednak, ona się za długo A to, że było wtedy dobrze, to chyba najlepiej świadczy, że kłos jest pełny. Tak. Nie ma pustych kłosów. Także ten czas był dobry i to później w zasadzie wyżywienie się roślinne, poza tym wilgotnościowym nie zaszkodziło i te kłosy są raczej są wypełnione, co dobrze wróży. No na pewno. Jak widać, są kłosy wyformowane, są kłosy, choć może nie tak, jak być powinny. Po inne lata, no ale takie są, jakie są i z tego trzeba się cieszyć, bo że gradu nie było, bo by ten grad by wybiłby, poobtrącałby kłosy i już by nie zebrał ziemi, by już niczym nie zebrał, no. Chyba że odkurzaczem. A czy w gospodarstwie ma Pan ustalone, jeśli chodzi o kwestię odmiany, którą się uprawia, do jakichś przyzwyczajeń już jest do pewnej odmiany, stabilność co roku, czy jest zmienność i poszukiwanie nowych odmian lub według promocji, jakie odmiany się sprawdzają i te są testowane? Znaczy się, ja bardziej tak odmiany na krótkiej słomie staram się. Staram się, żeby tym to skracanie było później, żeby to wtedy nie ma tego wylegania tych roślin. No tak. Bo to jednak ta pszenica, która jest teraz obecnie do zasiana, to jest na tej słomie średniej. Skracanie było. I z ciekawości, jaka to odmiana jest?
Bilans. To jest bilans. Bilans, tak. I skracanie było i jakoś, no gdzieś się tak trochę powierciło tutaj na tym dołku. No ale moim zdaniem, jak na te wichury, które były, które być może trochę tutaj was ominęły, to tego wylegania tu jest naprawdę bardzo niewiele. Nie, no tutaj to jest względnie, bardzo dobrze, to nie jest, tu nie ma tragedii. A tym bardziej, jak ja też pamiętam, to miejsce to jest ta Kaniecka, tak. Gdzie tu są tak jak żuławy, to tak. Jest bardzo żyzne miejsce. Tak. W związku z tym wszelkie rodzaje anomalia wilgotnościowe czy wichury, to tu wszystko zawsze leżało po kotem. Bo tu jest spływa woda z tej strony i tu z tej strony. To jest spływa woda i to później ta woda przemieszcza się tu pod tor. I tu zazwyczaj na wiosnę, jak są roztopy, ulewy jakieś przejdą, te majowe takie ulewy, no to tu jest zalane, staw do pewnego momentu. No bo reszta widać, że tu... I ograniczyłem tutaj, powiem, nawożenie. Nawożenie ograniczyłem... Tak lokalnie, punktowo, dla tego miejsca, nie? Tak, do tego dołku, tylko poszło nawożenie dolistne. No i tak ją powierciło. No. Jak widać tam już od tej Niecki w górę i do tamtego i dalej, tam pszenica stoi. W przyszłym roku ta sama odmiana, czy idziesz coś zmodyfikować? Znaczy się szukam i będę tu rozmawiał. To nie jest ta, co jeszcze satysfakcjonuje ci do końca? Nie, bo jest na tej słomie średniej, ja chcę na niskiej słomie, że jak się skróci, żeby to nie, nie przewróciło się, bo to jednak... No dobre są ziemie u nas i co tu będziemy się czarować jeszcze, jak się coś tam nawozu podsypie, to żeby uzyskać jakiś plon, no to trzeba nawet i dwa razy skracać, żeby... No i widzę, że zupełna też zmiana gospodarki, bo gospodarstwo jest raczej o produkcji roślinnej, a nie są zwierzęta, są i konie. No, to bardzo hobbystycznie tam te konie, natomiast... Ale chodzi mi o obrót masy organicznej w gospodarstwie, bo widzę, że to jest to, co by się chciało. Słoma niewiele jest chyba pozyskana, chyba że z innych pól, no bo jest na końcu sieczkarnia. Tak, tak. Wszystko jest tutaj na miejscu, wszystko jest przeorane. I wszystko. W ten obrót biomasy to wszystko już, wchodzi na miejscu. Wszystko wytłumaczę. Ta część pola, bo tu jest 4,5 hektary, to zostanie ścięta słoma. Aha. Natomiast następne 3 hektary to będzie słoma zebrana na podsiłkę dla koni. Dla lepszego zbiałczenia tutaj tego przed podorywko planuje się coś tu rzucić azotu, żeby szybciej ta słoma się rozłożyła? Tak. Coś będzie dorzucone, tak? Będzie tutaj prawdopodobnie opryskane, ale to dopiero jak się zbierze, to się wiedzie. Czyli azot opryska. Będzie w oprysku, w roztworze. Tak, opryska wtedy się, żeby to szybciej... No, tak przy dzisiejszych takich małych opadach deszczu, przy braku wilgoci, no jest to potrzebne, jest to bo to się przyłoży, to całkiem wysuszy już nic nie będzie. I do wiosny będzie widać z powrotem to słomę nie rozłoży. Nie rozłoży się. To jest to, co jest tutaj wskazane jeszcze przy anomaliach pogodowych. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie dalej z pogodą, czy ta wilgoć będzie, przynajmniej niech ten azot dla tych drobnoustrojów będzie na źble, gdzie on ma ten pokarm też będzie miał. I co jest planowane tutaj jako roślina następcza? Rzepak. Rzepak, będzie opryskana ta słoma, pójdzie podorywka, bo no, nie talerzuje, tylko podorywkę, płyciutko podorywkę. I myślę, że tak około 20 sierpnia będzie siany. Także widzę, rzepak coraz lepiej się przyjmuje tutaj w środowisku. Kiedyś bo to nie jest było roślina tego... no, taka wymagająca. Co chodzi o uprawę, to jest roślina bardzo wymagająca. I na tych glebach, na tym terenie jest, daje sobie tak, świetnie radę. No i jeszcze taka względna cena jest tego rzepaku. No to cóż, dobrze, że wichury troszeczkę tak ominęły bokiem, że nie jest to tutaj tak źle, albo wszystko trzeba to zawdzięczać odmianie, która to jest i agrotechnice przez ciebie tutaj stosowana. Więc no pozostaje mi co tylko życzyć. Dobrej wagi na wadze przy sprzedaży pszenicy. Nie wagi. Ceny proszę mi życzyć. Ceny. Przepraszam, cena. Jedno i drugie. I wagi, i ceny. Bo to no, cena jest taka, że to jest uboga cena. Uboga no ta cena. No to poznajmy na jakie. I wagi, i ceny życzę jak najlepszej. Dziękuję. Do zobaczenia. Dla Agrosfery Janusz Suszyna. Moim gościem był Marek Zdonek, Sobótka, gmina Ożarów. Do zobaczenia.